Dzień dobry Państwu. W Polsce wszystko, co związane z płodnością, stoi na głowie. Antykoncepcja, aborcja, edukacja seksualna coraz bardziej są ograniczane. Nie muszę powtarzać, że w Polsce obowiązuje najbardziej represyjna ustawa antyaborcyjna, zgodnie z którą kobiety muszą rodzić nawet wtedy, gdy płód umrze tuż po urodzeniu. A w praktyce okazuje się, że ta ustawa zagraża zdrowiu i życiu kobiet. I proszę sobie wyobrazić, że w takiej sytuacji antykoncepcja powinna być priorytetem polityki państwa, aby kobiety nie zachodziły w ciąże, które stanowią dla nich zagrożenie. Tymczasem jest w Polsce antykoncepcja, która jest traktowana jak nielegalna. Jest to metoda antykoncepcyjna polegająca na rezygnacji z własnej płodności, czyli na dobrowolnym ubezpłodnieniu. Jest to metoda, która jest powszechnie dostępna w świecie i w Europie. Co więcej, jest to jedyna chyba metoda dostępna i dla kobiet, i dla mężczyzn. Dla mężczyzn to jest wasektomia, dla kobiet to jest podwiązanie jajowodów. Ale w Polsce, jak już wspominałam, ta metoda traktowana jest jak sprzeczna z prawem. Stosuje się do niej artykuł kodeksu karnego 156, który mówi o tym, że kto pozbawia człowieka mowy, wzroku, słuchu, możliwości płodzenia, może być skazany na karę do 3 lat więzienia. Proszę Państwa, to jest nienormalne, to jest absurdalne. Trzeba tę sytuację ostatecznie zmienić. Dlatego też złożyłam projekt ustawy do laski marszałkowskiej, zgodnie z którą lekarz, który dokonuje tej procedury medycznej dobrowolnego ubezpłodnienia, nie będzie karany. Czas najwyższy skończyć z tym absurdem, z tą kuriozalną sytuacją. Najwyższy czas, aby w Polsce dorośli Polacy i Polki mogli o sobie decydować, żeby biskupi, prokuratorzy, inni fanatycy przebrani za polityków prawicy nie włazili ludziom do łóżka, żeby nie wreszcie przestali zajmować się seksualnością. Niech dadzą wreszcie ludziom żyć, niech wreszcie w kraju będzie normalnie.